Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Galek z tej strony, a my kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Przypominam, że znajdujemy się w więzieniu, no i tutaj nasz ten strażnik będzie nas gdzieś prowadził. A gdzie to się za chwilę okaże? Jest jakaś szansa na prysznic? Chyba nie ma. Dzień dobry, panowie. A może dobry wieczór? Trudno powiedzieć. E, Mondrala! Właśnie na schody. Viene saliendo un prisionero. Hablan la reja. Una semana. Hej, uszanowanko. Jasne. I wilgotno. Witaj w Panamie. Hej, gringo. Vil lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré Vargas, cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos Atrás. De él. ¡Muévense! ¡Quítense, cabrones! Ej, ej, tranquilízate. Wygląda na to, że masz wielbicieli. A, tak, to mój fanklub. Dowcipny. Naprzód. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Liznąłem trochę hiszpańskiego. Co to znaczy? Wkrótce się przekonasz. No idziemy. O kurczę. Czy nas to też czeka? ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nic. Atrás. De este me encargo. Bien. Możemy mu pomóc, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Właściwie dokąd mnie prowadzisz? Zobaczysz. Por favor. Para. Nie, nie, nie ten. A, no dobra. Panie przodem. Coraz niżej. To mi się nie podoba. A, to wcale nie jest podejrzane. W ogóle. Ej, to chyba nie jest gabinet naczelnika. A może? Skręć w lewo. Robi się. No niedobrze mi to wygląda. Tędy. Tędy? Wyjście na wolność? Czyżby nas wypuszczał? To tutaj. No dobra. Okej, okay, zdejmij mi te obrączki. Chcę procent. Procent? Od tego, co tam znajdziesz. Rozumiesz? Chwila, Vargas. Deal był taki, że tylko nas wprowadzisz. Tylko? Nadstawiam dla was karku, Gringos. Tak, a Rejfsowicie opłaca twój trud. Si. Ale to za mało. Miałeś tego nie otwierać. Tak, miałem także nie brać łapówek, z nikim tu nie przychodzić i nie bić moich więźniów. Ale co robić? Ostrożnie z tym listem, ma 300 lat. Byłem członkiem załogi kapitana Avery'ego. Wiesz, kto to jest? Był piratem. Nie byle jakim. Zrobił największy napad w dziejach. I nie dał się złapać. Sprawdziłem. Świetnie. Ponad 400 milionów dolarów w złocie i kamieniach.
A to wszystko z jednego statku. Gunsway. Tak. Dobrze, znam tę historię. Możesz do rzeczy? Aha. Siedzę w najwyższej celi w hiszpańskim więzieniu. O, jest. Mam wielką nadzieję, że kiedyś odnajdziesz to piekielne miejsce, weźmiesz mój krzyż i odkryjesz rajskie bogactwa. Co? Czego chcesz? Rajskich bogactw. Boże, to jest przenośnia. O nie. Nie uwierzę, że jesteście w tym piekielnym miejscu, żeby szukać metafory. Chcę procent. Dobra, zróbmy tak. Daj mi tam wejść i zbadać cele, a jeżeli jest tam cokolwiek po 300 latach, dogadasz się z Rafem. No dawaj. List. Por favor. Jak chcesz tam wejść? Wspinaczka. No, chyba że ty wolisz to zrobić. Chciałeś procent. Nie połam kulasów. Taki mam plan. Czyli on tutaj się... Tak. Schował to tam, pod stołem. Przy tych skrzynkach. Świetnie, dzięki. Czyli patrzcie, on się tutaj znalazł celowo po ten skarb, z tego co ja rozumiem. No nieźle. Dobra, schodzimy. Powolutku. Stromo tu jak... Nie powiem co. Zobaczmy, czy tutaj coś przypadkiem się nie kryje. Wiem, że w tej grze są różnego rodzaju znajdźki, skarby, które można, no, zbierać. Oj, tu coś stromo widzę, albo mi się zdaje. Okej, jeszcze raz. No i już, łatwizna. I teraz tutaj. Czy on nas obserwuje? Zaraz zobaczymy. Nie, chyba poszedł sobie. Nie widać go już tutaj, no dobrze. Tu są te rzeczy chyba, o które myśmy prosili, z tego co się domyślam. O właśnie, tutaj kółeczkiem coś nam się zaznaczyło. Lina. Ta lina do wspinaczki. Bingo. Wracamy do gry. Dokładnie. Co tu jeszcze jest? Tutaj chyba w tej trawie to nic nie będzie. Jaka żarówka kwadratowa. Dziwne te tekstury nałożone na nią, no ale... Tu jest jakaś dziura. Zobaczmy tutaj najpierw może. O, żeby nie wpaść. Tu mamy drabinę. Chciałem skorzystać z drabiny, ale nie wyszło. O, tutaj jest, patrzcie, jakiś skarb. Bierzemy. Tu mamy. Pierwszy skarb. Przejrzyjmy skarby. Panamski wisior z kotem. Zaraz, moment, jeszcze go bym sobie tutaj chętnie przybliżył. Lewy alt. Aha, czyli tak się to obraca. No fajny wisiorek. Nie wiem, czy to ze złota, czy z czego wykonane. Sympatycznie wygląda. Zbieraj skarby, strony z dziennika i opcjonalne dialogi, żeby odblokować dodatkową zawartość chyba. Ale nie zdążyliśmy przeczytać. Możecie to zrobić na stopklatce. No to lecimy w górę.
No dobra, teraz zajmijmy się tą skrzynią. Ją trzeba przesunąć tutaj, jak się domyślam. A to powinno wystarczyć. Dokładnie. To jest jakaś puszka. C. Aha, czyli to jest nasz... O, to i cela. Cel. Jak się tam dostać? No właśnie, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Tam jest dalej ta część więzienia. Tutaj jest jakaś przepaść. O! Mamy jakąś podpowiedź. Aha, czyli trzeba tą linę, którą myśmy dostali, zarzucić na tą belkę i przeskoczyć pewnie tam dalej, jak się domyślam. No to lecimy. Szkoda czasu. No to lecimy! No, chyba się nie udało. Rozbujajmy się. No i skaczemy. Jak jojo ta nasza lina. Zwija się samoczynnie. No i dalej. Tu będzie pewnie dokładnie to samo. Też mamy taką samą belkę, więc przypuszczam, że będzie trzeba wykonać... Tak. Ja się tu jeszcze rozglądam, ale... No nic, no lecimy. Dobra. I skaczemy. Oj. No i co ja teraz zrobię? Tu w bok może uda się. Tak. Oho, oho. I w górę, dobra. A mógłbym się tam ześlizgnąć, zaczepić obelkę, prawdopodobnie. Dobrze mówisz. Próbujemy. Dobra, rozbujajmy się. Dobra. I co? W górę? W górę. Teraz tędy. No sam o tym usłyszę. No. Sam to jego młodszy brat, tak przypominam. No i jesteśmy. Tu są te punkty, którymi można... Dobra. Okej. I teraz po tej belce. No, muszę znaleźć najwyższą celę. Trudno uwierzyć, że trzymali tu dziesiątki piratów, którzy czekali na stryczek. Ano. Oj! Jak to dalej? W prawo chyba. Dobra, i tu wejdziemy do środka. Okej. Którędy teraz? Ano właśnie, jesteśmy w najwyższym chyba miejscu tego... czegoś. Tego więzienia, bo to jest jakaś opuszczona chyba jego część. Wyżej? Jak wyżej? Tu wyżej się nigdzie chyba... A tam musimy się dostać. Aha, w ten sposób.
czyli strzelamy. Przytrzymaj kół. I ciągniemy chyba. Muszę podejść, bo tutaj zaraz mi się skończy podest. O, po prostu trzeba było przytrzymać dłużej S. No dobra. Co, my doskoczymy tam niby? Jakoś nie jestem tego pewien, ale może? Dobra, no nie będę udawał. To niesamowite. Aha. Tam chyba nie. Tutaj tędy. Tędy. Tutaj. Oj. O rany, nie wiesz co tracisz sam. To, na pewno. No, no i proszę. Jesteśmy. Czyli to ta najwyższa cela. A, raczej apartament. Okej. Gdzie by tu zacząć? Jakieś dziwne znaki mamy. Wszystkie gryzmoły muszą coś znaczyć. Zapewne. To są znaki zodiaku i przypisane do nich liczby. W zasadzie cyfry. Nie no, liczby, bo to już 11 widzę. To jest jego prycza. To jest jedynka. O, tu coś jest. Słońce i księżyc. Alchemiczne symbole złota i srebra. Momencik. Widziałem coś takiego w liście. O, to fragment symbolu. Przeczytajmy. Richardzie, mój najdroższy synu, te hiszpańskie diabły zakuły mnie w łańcuchy w wicekrólestwie Panamy. Oskarżają mnie o bycie piratem. Rozprawa będzie tylko formalnością. Zostanę natychmiastowo skazany na karę śmierci przez powieszenie. Oto moje wyznanie. Byłem członkiem załogi kapitana Henry'ego Avery'ego razem z moimi współzałogantami. Wziąłem udział w grabieży Hindu Gunsway. Dopuściliśmy się wielu okrucieństw potępianych przez Boga, a teraz przyjdzie mi zapłacić za grzechy. Zajmuję najwyższą celę w tym hiszpańskim więzieniu, spoglądam na ocean i marzę, by zobaczyć ciebie i twoją matkę. Choć żałuję wielu rzeczy, to chcę, byś wiedział, że pogodziłem się ze swoim losem. Mam nadzieję, że kiedy zdołasz dotrzeć do tego piekielnego miejsca, podejmiesz mój krzyż i odkryjesz bogactwa raju. Twój kochający ojciec, Joseph Barnes. Wróćmy. Mam drugą połowę, a więc... Tylko, że to nie jest cała kartka. Tu jest fragment tylko. Czyli schowajmy. Okej, mam znaki zodiaku. Strzelec i skorpion. Dobrze. Odłóżmy. Znaczy schowajmy w zasadzie. Strzelec i skorpion. Tu jest dziesiątka. Tu jest dwójka.
Poszukajmy w takim razie tej dziesiątki i dwójki. Nie jest dziesiątka? Nie, to jest. Rzymska dziesiątka. Ano właśnie. I nic. Co było w tym mieście? Tu może coś? To też nie. I nic. Może jeszcze raz spojrzę na list. Nie. Skorpion i rzymska cyfra 2. Spróbujmy. Czyli czekajcie. Tam 10, tu 2. Może 12? 10 i 2. X i dwie kreski. O! Udało się. A to ci dopiero. No i mamy pierwszy skarb. Fajny ten. Fajne wykonanie jest tego naszego krucyfiksu. Digno factis recipimus. Niestety nie wiem, co to oznacza. No nic, schowamy. O, jeszcze coś. Chyba nie. Wszystko. Tyle. Czas już wracać. Tylko jak my się teraz stąd wydostaniemy? Zeskoczyliśmy tu z góry, ale... Aha, tutaj drzwi są. No dalej! O, muszę patrzeć pod nogi. Zdecydowanie. No i co teraz? Jak my mamy tu zejść niby? To nigdzie punktu przywiązania liny nie widzę. O, udało się. Skoczyć już tutaj się nie uda. No jakbym nie zgadł. No nic, idziemy. O, mamy podpowiedź, dobra. No dobra. Czyli trzymając kół. No to jedziemy. I w dół. No dobra. Co teraz? A, tam muszę się rozbujać, patrzcie. Dobra. No niestety. Nie. No to jedziemy. Co teraz? Lina, jak jojo się sama złożyła. No chyba tu po tej belce musimy przejść, bo innej drogi nie widzę. Ostrożnie. Oj. Oj, oj. Teraz runiemy. Czuję. No i co tu dalej?
Mysz tu przestała mi chyba działać, coś mi się wydaje. Albo... Niech Rave spróbuje to powtórzyć. Dobra. I jesteśmy na wolności. I po obojczyku. Tylko gdzie dalej? O, tu mamy coś. Cel. O, patrzcie, on czeka na nas. No nie wierzę. Naprawdę? Jest i Vargas. Chcę procent. Vargas. Ja ci dam procent. Przejdziemy tędy. Musieliśmy się tam wstrzelić liną, z tego co widzę. O, tam. Dobra, przejdźmy tutaj powolutku. O, cholera, nie. Dobra. No i już. No faktycznie, i już. Tędy? Czy którędy my teraz mamy iść? Albo tędy? Nie. Czyli musimy się wspinać tutaj. On strasznie wolno chodzi, nie wiem dlaczego. No i gdzie dalej? Tędy gdzieś po ścianie? No tędy chyba trzeba. Oj, nie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zaraz spróbujmy wejść. Tu są jakieś... Dobra. I wyżej. A, on jest na dole tutaj, dobra. Ale my się jeszcze tutaj rozejrzymy, może tu jakiś skarb gdzieś jest? Chyba nie ma. Lewy shift, żeby upaść na niższą krawędź. Dobra. Udało się. Owszem. Co znalazłeś? Drake. No mów. Wszystko rozkradli. Jeśli są tu jakieś wskazówki, to żadnej nie znalazłem. Jesteś pewien? Szukałeś gdzie trzeba? Może przeoczyłem coś, co było w liście. Może chodzi o inną wieżę, która się zawaliła? Tak. Czyli nie powiedział o krzyżu. Są jakieś plany tego miejsca? No wiesz, rozkład? Możliwe. Jest tu trochę papierów. Dobra, świetnie. Idź je przejrzeć. Spróbuj coś znaleźć. Ja w tym czasie pogadam z samym Avery, okej? Może on się połapie w tym wszystkim. Dobrze. Przejrzę dokumenty. Odwróć się. No. Jak z nim pogadasz,
przyjdź do mnie. W porządku. No idź. Gringo! Jeszcze jedna taka bójka! I tydzień karceru! No, oskarowy papis, Vargas. Prawie tak. Dokładnie, dobrego. Dokładnie. O, grają w kościół papierosy. Suerte de principiante, verdad, ha? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Jezu, ale ci urządzili, żyjesz? Szkoda gadać. Chodź. Hej, nie trzymaj mnie w niepewności. Miałeś rację. Nie, mieliśmy. Teraz tylko znajdę Rafe'a i... Nie zaczynaj, proszę. Słuchaj, sam mówiłeś, my tylko my. Ja i ty. Po co ten bogaty goguś na doczepkę? Ile próbowaliśmy się tu dostać, a? No? Mieliśmy tropy. Nie mieliśmy, ani jednego. Zrozum to. Bez Rafe'a, bez Vargasa nie byłoby nas tu. A propos Vargasa, mamy problem. Jaki znowu problem? Wpuścił cię do starego więzienia. Tak, tak, wpuścił. Hmm? Po tym, jak przeczytał list. To jak dużo wie? Tyle, że chce procent. Szlak. Hej, jak ktoś się o tym dowie? Dogadam się z Vargasem, bez nerwów. A teraz przejdźmy do ważniejszych spraw. Dobra. Może pogadamy gdzieś w spokoju. Jasne. Dobra, nikogo nie ma. Okej, więc co mamy? Ale cacko. Mogę? Tylko ostrożnie, okej? Drewno inkrustowane złotem i srebrem. Staranna robota. Wydrążony. Dlaczego któryś z ludzi Avery'ego miałby ukrywać taki tani krucyfiks? To nie jest krucyfiks. Żeby go tak można było nazwać, musiałby być na nim Jezus. A to nie jest Jezus. Fakt, nie ma korony cierniowej i jest przywiązany. Jeśli to nie Jezus, to... Czytaj inskrypcję. Digna factis recipimus. Nasze czyny... Nasze czyny zostaną nagrodzone. To. Proszę, proszę. Plusy dorastania w katolickiej ochronce. To święty Dyzma. Skruszony łotr. Co to oznacza? Panowie, ale ja na przykład nie chodziłem do żadnej szkółki niedzielnej. Dobra, w czasie ukrzyżowania. Jezusa umieszczono pomiędzy dwoma łotrami, tak? Jeden z nich szydził z Jezusa, a drugi, czyli on, był skruszony. Czyli przyjął swoją pokutę z godnością. A i wtedy Jezus zawiódł go do raju. Skruszony łotr. Co? Rozgryzłeś to? Jest pewna katedra pod wezwaniem świętego Dyzmy. W Szkocji. Właśnie tam ostatni raz widziano Avery'ego. To nie może być przypadek. Wiecie, miałem co do was wątpliwości, ale... Znajdźmy Vargasa i wynośmy się stąd. O? Niech zgadnę, to właśnie z tym gościem się biłeś. Nie wiedziałem, że ma przyjaciół. Ja dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¿Quién no sales? Hey, ¿visto? Tú no te metas. Okay. Ale akcja. Czekajcie, co mam tu robić? Umiesz się pić, dobko? Otrawę, pendejo! Dawaj, dawaj! Zryj to! Nie bardzo wiem, jak ja mam tu z nimi walczyć. Chciałbym mu jakoś pomóc, ale on tak wolno się tu porusza, że po prostu aż. Mogę tylko skakać.
No, niech oni się chyba leją, bo ja tu nic nie zrobię. Nie mogę w żaden sposób walczyć, nie, albo przynajmniej... O, mogę! Patrzcie! Mogę! Jest jakiś dla mnie, czy już wszystkich wytłukli? Oj! Dobra. Wszyscy? Jeszcze nie wszyscy. Słabo ta walka wygląda. Nie wiem, z czego to wynika. Z moich umiejętności? Czy po prostu gra tak zrobiona? No i co teraz? Oj. Zaszedł mnie od tyłu. No co, naduszam przecież E. O, udało się. Spalaj się! No i co? Dobra, espera! Ya basta de hablar. O kurczę. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Smuglujesz kontrabandę? Vargas... Kadziate! Myślisz, że kim tu jesteś? Dziewalo Suseldo! Talos gringos en mi oficina. No to słabo. Znalazł krucyfiks. Nie wygląda to dobrze. Ciekawe, co teraz. Dejanos. Dejenos. Dlaczego tak długo? Prawie nas tam zabili. I wciąż mogą. Vargas, proszę cię. No, niczego nie znalazłem. Pewnie jest w innej wieży. No i? Jakby to powiedzieć, jestem katolikiem. Zawsze go mam. Niechrzan. Ej, chwila. To jest bubel, rozumiesz? Urzesz jak pies. Dobra, jak chcesz zmienić warunki, to przestań udawać jakiegoś gangstera. I weź to schowaj. Jak miło. Możemy ci odstąpić 10%. Połowę. Odwalamy całą robotę. 20. Bez nas niczego nie zdziałasz. 25.
równo. 25. Co wy na to, panowie? No co zrobisz? Tak, jasne. 400 milionów równo na 4. Umowa stoi. Ta, powiedzmy, że stoi. A jeśli jeszcze kiedyś mnie okłada... O kurczę. Zabił go. I po bólu. Czy ty, człowieku, kompletnie oszalałeś? Chciałbyś się przekonać? Dobra. Dobra, co robimy? Trzymamy się planu. To też było częścią planu? Chodź się ze mną. Chodź. No to mamy problem. Cholera jasna. Rej, dokąd idziemy? Do latarni. Jak to się... Czekajcie. O, jest. Z kontrolem, dobra. Nie. Nie z kontrolem. Tamto okno. Nathan, pomóż mi z tym. Pośpiesz się. Już otwarte. Udało się. Nie widzę latarni. Raz z kontrolem jest bieg, drugi raz bez kontrolu. Nie wiem, nie rozumiem te mechaniki gry trochę. Znaczy ze sterowania w zasadzie. Teraz biega bez kontrola. Wcześniej nie dało się. Jak? Gotów? Aha, i on tu odrobinę nam opuści chyba. Tak. No. Widać pewny? O kurczę. Nie, no kolejni? Jak to dalej? Dobra. Jestem za tobą.
Oj! Dobra. Skocz! Wciągnę cię! Trzymaj się! Dawaj! Dobra. Sam, nie. Dostał? Nie, trzymaj się! Trzymaj! Sam! Dawaj drugą! Dasz radę! Nie! Sam! Musimy stąd zwiewać. Nie, on tam leży. Nie, już po nim. Chodź, łódź czeka zaraz za murem. Nie mogę zostawić. Nate! Twój brat nie żyje. Chodź albo do niego dołącz. Nie. Rób co chcesz. O, niech to. Biegnę! No przecież lecę. Czyli to był wstęp. Dobra, dotarłem do dna. Okej. Aparatura podaje mi, że jesteś na miejscu. Widzisz gdzieś naszą zgubę? Nie, na razie pusto. U ciebie coś wyskakuje? Niestety nie. Dobra, płynę dalej z prądem. Przyjąłem. W kontakcie. Tak jest. Ej, jeśli dobrze liczę, została ci 1/4 butli. Chcesz się wynurzyć? Nie, spokojnie. Jestem blisko. Jeśli zaraz czegoś nie znajdziesz, zbijamy się. Znajdę. W porządku. No i w tym momencie rozpoczyna nam się kolejny rozdział, ale to już w następnym odcinku. To tyle ode mnie, dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!